500 wystawców, wiele książkowych premier, mnóstwo ciekawych spotkań autorskich, długie kolejki po autografy. To prawdziwy raj dla wszystkich wielbicieli dobrej literatury. Zapraszamy na warszawskie targi książki. Kiedy piszesz książkę, no bo już wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że każda twoja kolejna książka będzie ekranizowana, to czy pisząc na etapie pisania książki zastanawiasz się, czy to, co piszesz, będzie również atrakcyjne na ekranie? Nie, nigdy. Ja generalnie nie piszę obrazem, tylko piszę słowem, jakkolwiek absurdalnie, jakkolwiek oczywiście, a z drugiej strony paradoksalnie to brzmi, bo z jednej strony no, widzę to oczywiście, co się dzieje, ale to jest taka wizja na zasadzie prawdziwego życia bardziej. Tak jak z tobą rozmawiam, to tak wydaje mi się, że widzę te postacie. Z drugiej strony ja jestem bardzo mocno osadzony i egzystuję w słowie i w frazie. To znaczy dla mnie ten obraz ma trochę drugorzędne znaczenie pod względem tego, że liczy się dla mnie brzmienie, liczy się dla mnie taki tętent tych literackich kopyt, jeśli wiesz, o czym mówię. Po prostu ten taki... słowny flow i to w ten sposób myślę, jak piszę właśnie. Domyślam się, że nigdy nie był pan dorastającą, pyskatą dziewczynką, więc jak się panu udało zbudować tak wiarygodną, tak pełnokrwistą postać? A jest wiarygodna? Aha, to skoro pani tak mówi, to się bardzo cieszę. Nie wiem, Sofia pewnego dnia do mnie przyszła i powiedziała, że no dobra, ale teraz nie piszesz tych rzeczy, które piszesz, tylko piszesz o mnie. I Sofia prowadziła mnie za rękę i tak naprawdę towarzyszyłem. Nie miałem wrażenia, że wymyślam tę postać, tylko że ja po prostu przy niej jestem cały czas. Sofia, główna bohaterka, ma dużo przygód, poznaje siebie. W sercu całej historii jest przeobrażenie, ona dochodzi do wniosku, kim tak naprawdę jest. I to jest tak naprawdę i podróż na zewnątrz, i to trochę podróż do środka. My, czytelnicy, jestem przecież też przede wszystkim czytelnikiem, a dopiero na drugim miejscu pisarzem, my czytelnicy po prostu uwielbiamy gatunkową prozę, bo ona nadaje nam wytchnienie, uśmiech i taki oddech trochę od codzienności, która jest czasami smutna. Myślę, że uśmiech, który jest w tych książkach, sprawia, że zna zagadki, nawet krwawe, sprawiają czytelnikom jednak przyjemność. A skąd pomysł na połączenie zagadki kryminalnej ze sztuką koronczarstwa? To był w ogóle pomysł pani koronczarek z Koniakowa, który mi się zupełnie... Krąkami, nie paniami. Nie interesowałem. Paniami się oczywiście zawsze interesuje, bo to są nasze najlepsze czytelniczki, jak wiadomo. Panie czytają więcej niż panowie. Zaproponowałem napisanie kryminału. Sądząc zresztą, że Koniaków się na to nie zgodzi. Tymczasem koronczarki koniakowskie są młode duchem, powiedziały kryminał fantastycznie. No i tak to powstało. Właśnie podpisuje pan swoją najnowszą książkę. Fakty muszą zatańczyć. To nie jest reportaż, a esej. No takie bardziej, bym powiedział, to jest taka osobista teoria reportażu. O tym, co mnie w reportażu fascynuje, jakie książki zrobiły na mnie wrażenie. No i też zdradzam trochę tajników, jak pisać. Zwłaszcza jak pisać literacki reportaż, czy taki, który chciałby być literacki, nie zmyślając, bo połączenie reportażu i literatury wcale nie musi oznaczać, że trzeba zmyślać. Jest takie zjawisko, artefakt z lat 90., który wspomina pani szczególnie czule. Myślę, że jak każdy dzieciak tamtych czasów, muszę powiedzieć, że MTV. Oczywiście to też lata 80., ale jeszcze początek nowej dekady dał ten niesamowity wybuch tej nowej, grunge'owej, rockowej, alternatywnej energii. Zobaczyć Kurta Cobaina w żółtej sukni balowej, siedzącego na kanapie metalowego programu Headbangers Ball. Zobaczyć po raz pierwszy nowego Bono, rockowego, wystylizowanego w teledysku do The Fly. Zobaczyć pierwszy raz Dave'a Gahana wychudzonego w tatuażach, w I Feel You.
MTV było niesamowitym nośnikiem w ogóle emocji, nie tylko piosenek, nie tylko teledysku, ale też to był sposób idoli komunikowania się z nami. Pani jest młoda, pani tego nie pamięta, ale oni wtedy nie mieli swoich socjali, tylko właśnie między nimi w taki sposób, swoim teledyskiem, swoją kreacją, chcieli nam coś powiedzieć, więc to, że co 4 minuty zmieniał się świat i było coś nowego, to było ekstra. Jestem ciekawa, jaki odbiór, czy odbiór czytelników polskich i tych z zagranicy się różni, twoich książek? O co cię pytają na przykład? Jak interpretują twoje książki? Nie, w sumie nie poczułem nigdy takiej różnicy od czytelników. Widzę na przykład, bo gdzieś tam mi wydawca podsyła jakieś recenzje, które są przez tam jakiś takich krytyków pisane, to widzę, że różnica jest przynajmniej taka, że na przykład w Niemczech bardzo mocno się wszyscy skupiają na wojnie i na tematyce wojny i praktycznie w sumie jakby na tym się koncentrują te opinie. Byłem przekonany, że być może te książki będą takie trochę dla nich egzotyczne. No bo wyobrażałem sobie, że wiesz, że te nasze okoliczności, ta nasza taka kameralna tutaj w tych moich książkach obecna sceneria będzie trochę może obca dla tych ludzi, ale być może to bardziej, nie wiem, oni się identyfikują z bohaterami i dzięki temu te książki są w sumie, no przynajmniej ja mam takie wrażenie, tak samo odbierane jak tutaj. Rafał, powiedzmy, jak się czuje debiutant, który jest nominowany do najważniejszej nagrody reporterskiej na świecie? To bardzo dobrze się czuję. To jest super wyróżnienie, właśnie, zwłaszcza w debiucie. I wszystko, co się działo przez te ostatnich kilka dni właśnie w związku z nagrodą i z tymi spotkaniami z czytelnikami tutaj, to było super miłe i wszystkim polecam. Ja wiem, że Ryszard Kapuściński to jest bardzo ważna dla ciebie postać, prawda? Tak, no ja właściwie zacząłem się interesować reportażem literackim, takim książkowym powiedzmy, właśnie dzięki Kapuścińskiemu. Tym bardziej się cieszę, że właśnie zostałem nominowany, a później znalazłem się w finale nagrody jego imienia i na przykład z rąk córki dostałem zdjęcie, które przedstawia stół tuż przed wyprawą, jedną z wypraw do Afryki, więc super. No. Jak wpadłaś na pomysł romansu kobiety z ogonem, tak, i seks robota? Czy to był pomysł, który właśnie o tak wpadł do głowy? Wiesz co, od początku była kobieta z ogonem, a potem chciałam jej wymyślić też odpowiednio dziwnego partnera i pomyślałam, że połączenie żołnierza, takiego potężnego, nie wiem, typu Terminator z pracą sex workera jest właśnie takim bardzo niekonwencjonalnym zderzeniem i pomyślałam, że to będzie dobry partner dla mojej bohaterki. Norwegia jest gościem honorowym targów książki w Warszawie, a pani wydawnictwo Pauza przybliża czytelnikom współczesną literaturę norweską i w tym roku mieliśmy okazję dzięki pani spotkać się z dwiema autorkami, Nine Lykke i Marie Aubert. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani się zdecydowała na wydanie właśnie tych książek, dlaczego warto po nie sięgnąć? Bardzo mi się podobały te książki, bo wydaje mi się, że obie dotyczą bardzo uniwersalnych problemów. Wprawdzie są norweskie, oczywiście nawiązują do tego, jakie jest norweskie społeczeństwo. Bohaterka Nine Lykke żyje w dobrobycie, w bardzo wygodne ma życie w Norwegii. Z kolei bohaterki Marie Aubert, książka dorośli na przykład dzieje się nad fiordem w domku letnim, więc też jest takie otoczenie stricte norweskie. Natomiast ich problemy, to z czym się borykają, wydawały mi się bardzo uniwersalne, bardzo ciekawe. I myślę, że te tłumy czytelników, którzy czytelnicze głównie, które tutaj stają w kolejce, wczoraj w ulewnym deszczu czekały na autograf Marie Aubert, dzisiaj też stoi wielka kolejka, no to pokazuje, że rzeczywiście nie pomyliłam się i że te książki bardzo, bardzo trafiły do polskich czytelników i czytelniczek. Wierzy pani w to, że literatura, książka może mieć wartość właśnie taką terapeutyczną? Bardzo w to wierzę. Bardzo w to wierzę i to niezależnie od gatunku. Z każdej książki zawsze coś można wynieść. N-
nie wiem, jak mam wyrazić w ogóle słowa uznania dla tej powieści. Ona jest wybitna i niesamowita. Chciałam zapytać właśnie, bo fascynujące jest to, że musimy sobie sami złożyć portret tej poetki, biografii tej poetki, ale fascynuje mnie też sposób, czy proces pisania tej książki. Od czego pan zaczął? Czy najpierw powstały wiersze, czy najpierw ułożył sobie pan w głowie biografię tej kobiety? Miałem ogólny pomysł na główne linie jej życia, ale to nie miała być szczegółowa biografia. Nie chciałem pisać tak, że pierw rok po roku napiszę, co jej się wydarzyło, a potem pokryję to wierszami. Chciałem, żeby to się jednak rodziło poprzez wiersze też. Ja mam ogół tak, że jak konstruuję bohatera, to dopiero przyglądam mu się po pierwszych słowach, które on wypowiada, jak jest narratorem pierwszoosobowym, i dopiero wtedy z niego wynikają mi dalsze jakieś linie fabularne, narracyjne. On rozwija się niejako sam z siebie, a nie, że ja mu narzucam jakieś własne pomysły. Więc pierwszy był ogólny pomysł na poetkę, na jakieś ogólne doświadczenia w jej życiu. A potem zacząłem pisać wiersze. Od pierwszego tomiku do ostatniego, też chronologicznie, żeby móc się rozwijać razem z nią, bo chciałem, żeby jej dykcja się też rozwijała przez te wszystkie tomiki, żeby nie była jednostajna, bo to jednak jest 25 lat pisania. Więc stwierdziłem, że jak ja się będę rozwijał razem z nią, nie będąc poetą, ćwicząc poezję, to ona się też może rozwinie, a przy okazji ja jakoś zyskam na tym. Warszawskie Targi Książki dobiegają końca. Trwają ostatnie spotkania autorskie, ustawiają się ostatnie kolejki po autografy. A my, pełni literackich wrażeń i refleksji, żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Cześć.